Dzień dobry Państwu. Otwieram 20. sesję Rady Gminy w Tomaszowie Lubelskim. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych jest obecnych 13, co stanowi niezbędne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do punktu drugiego. Porządek obrad i wnioski do porządku. Porządek otrzymaliście Państwo w materiałach, które dotarły do Was z drogą elektroniczną. Czy są? Proszę? 12 radnych. Nieobecnych. Nie. Nie. Jest czterech nieobecnych. No to właśnie. Policzy pan skarbnika. Jest czterech nieobecnych, obecnych jest 13. I jest to wystarczający kworum, tak jak powiedziałem wcześniej. 11. Natomiast porządek obrad otrzymaliście Państwo w materiałach. Czy są uwagi w związku z tym do tego porządku? Macie Państwo jakieś propozycje? Jeśli nie, przechodzimy do punktu trzeciego, podjęcie uchwał. Proszę Państwa, uchwała będzie dotyczyć ustalenia przebiegu drogi gminy o numerze 1275-61R. Bardzo proszę o przedstawienie tej kwestii przedstawiciela urzędu. Pan skarbnik będzie raportował. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam Państwu projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej numer 127. Ja nie wiem, czy nie wrócić do uchwalenia formy teraz. Bo przyszli na biurę i teraz na lokalę. Bardzo proszę o zajęcie miejsca. Sekundkę, zrobimy przerwę techniczną na uruchomienie urządzeń. Tych dwóch radnych, którzy doszło, w tej chwili bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Jeszcze raz proszę. Potwierdzamy wszyscy, tak? Tak, już proszę. Bardzo proszę wszystkich Państwa radnych o ponowne potwierdzenie kworum. Mamy 13 radnych obecnych na sali. Bardzo proszę o referowanie tej kwestii odnośnie uchwały. Panie skarbniku, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam Państwu uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 127-561R położonej na terenie miejscowości Łaszczówka Kolonia. Zmiana przebiegu drogi gminnej nr 127-561R obejmującej działki obecnie numer 25/11 i 30, obręb 0009 Łaszczówka Kolonia, polegać będzie na dodaniu tej przebiegu działki drogowej numer 25/5 i 25/11. Ze względu na długość odcinka drogowego na działce 25/5 i 25/11 nie ma podstaw, aby na tej działce tworzyć drogę publiczną o odrębnym numerze. Bezpośrednie zlokalizowanie działki drogowej nr 25/5 i 25/11 przy drodze nr 127-561L pozwala na zmianę przebiegu drogi i ustalenie wspólnego jej przebiegu. Ponadto ustalenie nowego przebiegu drogi gminnej nr 127-561L pozwoli na realizację inwestycji mającej na celu zakończenie procesu uzbrojenia terenów włączonych do Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej Europarki Wisłoca. Na ten cel gmina obecnie stara się o dofinansowanie z budżetu centralnego oraz z województwa lubelskiego. Włączenie tych działek pozwoli na szybką realizację inwestycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stanowiska komisji w tej sprawie nie będzie. Bardzo proszę, otwieram dyskusję na ten temat.
kto z Państwa radnych chciałby dopytać coś w tej kwestii? Panie skarbniku, jako radny tamtego okręgu, chcę dopytać, to ma związek z tym, że będzie uzbrajana strefa ekonomiczna i nowo wydzielona droga. Będzie w skład drogi głównej, która tam istniała w tym miejscu już wcześniej. Tak jest. Dobrze. Na tym obszarze znajduje się droga gminna i zlokalizowane są działki, które są własnością województwa lubelskiego. Będzie tam realizowana inwestycja polegająca na uzbrojeniu terenów tarnowskiej strefy ekonomicznej. Inwestorem tutaj będzie gmina Tomaszów Lubelski, zaś środki zostaną pozyskane z budżetu centralnego, jak mówiłem, oraz od województwa lubelskiego. Przedmiotowa działka jest na danym numeru, jest niezbędna do realizacji tej inwestycji. Rozumiem. Ponadto poinformuję Państwa, że ta sesja zorganizowana została zwołana nadzwyczajnie, ponieważ jak rozumiem, była taka konieczność dołączenia tejże uchwały o połączeniu tych dróg do wniosku o dofinansowanie. No i Pani Wójt zwróciła się z tym wnioskiem na podstawie 20 paragrafu ustawy o samorządzie gminnym, ustęp 3. Także tak to wygląda. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś dopytać? W takim razie przechodzimy do projektu uchwały w tej sprawie. Uchwała nr 20/382/2020 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 23 października 2020 roku w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 127561L. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 7 ustęp 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Rada Gminy Tomaszów Lubelski uchwala co następuje. Paragraf 1 ustęp 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się stanowiące własność gminy Tomaszów Lubelskich działki ewidencyjne numer 25/5 i 25/10 obręb 9 Łaszczówka Kolonia gmina Tomaszów Lubelskich. Ustęp 2. Ustala się przebieg drogi gminnej numer 127561L poprzez włączenie w jej ciąg odcinków określonych w ustępie 1. Ustęp 3. Zmieniony przebieg drogi gminnej numer 127561L obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 30, 25/10, 25/11, 25/5, obręb 9 Łaszczówka Kolonia, gmina Tomaszów Lubelskich i przedstawiony jest na załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Tomaszów Lubelskich. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o zagłosowanie za, przeciw bądź wstrzymać się. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie 13 głosami za. Ponieważ porządek obrad został wyczerpany w sesji nadzwyczajnej, zamykam 20. sesję Rady Gminy Tomaszowie Lubelskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę o chwilę przerwy. Przejdziemy do obrad komisji za niezbędny jakiś okres czasu. Bardzo dziękuję.